Witamy tam, teraz z gry FR Legends. Jak coś w tym opisie do gry i do muzyki pod tym filmem. O, no dobra, no to my w sumie zaczynamy. O, pioseł. Ej, stary. Czekaj, jak on się nazywał? Stop Gear. Bo to jest ten typek Stop Gear. No, stary, weź go pogłaś. Ja sobie muszę przypomnieć, jak ten typek Stop Gear się nazywał? Nie Jack. Kurde, jak on się nazywał? Ja wale, teraz nie mogę sobie przypomnieć. Ani trochę. Ja nie mogę. A to oglądałem. Stop Gear był taki... Ach, kurde, jak on ten... się nazywał. Kurde. Jak on się nazywał? Nie no, nie mogę sobie przypomnieć. Mam się pewnie przy... A, bo to ja mam telefonem. Sterować. Już kumam. Nie wiem, ale... Stop Gear, jak on się nazywał? Kurde, ja sobie nie przypomnę go chyba. O, już mamy rozwalony tył. Jak na grafikę, no to spoko. Ale teraz to mi nie da spokoju, jak on się nazywał? Kurde. Jak on się nazywał? Stop Gear był taki kierowca. Nie, widzimy się po krótkiej przerwie, bo ja nie będę mówił o nim pewnie przez cały odcinek. A ja chcę jednak sobie go przypomnieć. Kurde. A nie, już pamiętam. Czekaj, nie, Stig? Czy nie? No nie, zrobię po prostu przerwę, więc widzimy się po krótkiej przerwie, bo nie da mi to spokoju. Witam po krótkiej przerwie! I tak, miałem rację, że to był Stig. O kurde, tyle myślenia, ale by to mi nie dało spokoju. Ej, mamy całkiem dużo hajsu, ale... No... Też w sumie... Ile w sumie kosztują... O kurde... Nie! Podziękuję. Ja nie chcę. 400 za coś takiego, podziękuję bardzo. Nie chcę. To auto mi wystarczy. Myślę, że wystarczy. Dobra, Stig, weź pogłoś to pieseła, bo. No, w sumie aż smutno. Battle. Trochę nie za dużo tego. Tak sobie teraz myślę. Dobra. My kontra jakiś inny Stig. Jedziesz. No kurde, jak tu się ten... Jedź. Dobra, zrobimy mu pęd. Kurde, muszę się nauczyć tutaj hamować. Dobra. Jedziemy. Ruszaj. No jak to w te... Teraz to mi nawet nie wpadł poślizg. Dobra. Jedź. Jedziesz! Dobrze! Orzesz ty, kurde!
Za bardzo. Jak to się tak dziwnie tym autem jedzie, jego się nie wyczuwa jakoś tak specyficznie dobrze. Dosłownie, jego ciężko tak poczuć, to auto. Matko, jak ja mam je zniszczone. To tak ciężko w miarę poczuć. O ty nie, właśnie. Ja walę, synek! Czemuś ty to zrobił? No, ten jak ma już coś takiego. Dobra, jedź do przodu. Jaką w ogóle może jechać? Dobra. Wykręcił. Dobra. Niedobra. Jest dobrze. Jest źle. Jest bardzo źle. Jest masakrycznie źle. Na co poradzisz? Jej, wywaliło mnie. Jeżeli chodzi o to, nie zauważyłem, że nie nagrywam, bo mi wywaliło po prostu nagrywarkę i tyle. Czyli program. Jej. Znowu. Kiedy wreszcie będzie ta optymalizacja, która to wreszcie naprawi, bo serio to nie jest ani trochę przyjemne, kiedy musisz paręnaście razy nagrywać, chociaż że już masz fajne ujęcia, inne takie rzeczy, a tu nagle takie nie ma po prostu, nie damy ci, ale dobra, nie wiem na którym na ten skończyłem, widziałem, że coś tam, okej, okay. Ło, czyżby, orzesz ty, Stig, nie, a tak ładnie jechał, tak przyszłościowo, tak przyjemnie, miło wreszcie było, tak super się ślizgało, a tu nagle, no spartolił roboty, no gorzej niż, no nie wiem w sumie jak to, nie wiem, gorzej niż Stig. Nie wiem, czy... Nie, mi się wydaje, że to chyba powiedziałem, że to jest Stig i mi właśnie spadła książka, bo ruszyłem nogą. Jej. Potem, po nagraniu to wezmę tą książkę. No to zrobimy jeszcze raz, żeby nie było. W sumie zobaczymy, nie to dopiero ten. Jedź, Stig. Ruszaj. Musisz zaliczyć te checkpoint. Dasz radę, nie dasz radę. O, przecież ty kurde. Nie ma jak ja, chociaż nie mogę, no to ty tym bardziej. Okej. Dobrze. Dasz radę, Stig. Dasz... O, przecież ty kurde. Nie dał rady. Nie no. Ostatni punkcik, tak przyjemny. Ach, 40 punktów, więc tyle dobrze. Może wygramy to. Musimy być za nim. O, czekaj, gdzie ja byłem? Nie, w tą stronę pojechałem. Nie, no nie. 40 punktów. Matematycznie mniej. Ale gdyby tak dawać, to bliżej zera, no to wygrałem. Ale to się nie zajrze, jak niżej zera. A szkoda. Nie, niech to chciałem wcisnąć, ale dobra. Jak już wcisnąłem, no to damy odcinek. Może będzie więcej niż 10-minutowy. To się zobaczy. O, żeż ty kurde, no nie. Skręcaj. O, żeż ty wpadł w poślizg. Dasz radę. Minimalnie ma więcej. No, minimalnie.
Ale dobra. Ej, co to za sportowy wózek? On jest dużo ładniejszy od mojego. Poprosiłbym tutaj garbusa, albo ten, jak to się nazywało? Kurde. Nie Skodę, tylko ten. Zapomniałem, jak się nazywa teraz marka samochodu jednego. Albo chociaż Bugatti. Cześć, czy to jest policjant? No, bo nie auto. Nie? Ej, czy to nie jest przypadkiem szerszeń z w sumie tych blok ekipa? Ty no, w sumie podobny. Czyżby duch? Czy coś innego? Ale no wybacz, rodzino Stiga. Wiem, rozumiem, jesteście zawiedzeni i musicie klaskać, bo wam każą, bo wam za to płacą, że wasz ten syn nie umie prowadzić akurat w grze, bo w realu, no to wybacz, jeżeli to oglądasz, kiedy, ale może, myślę, że raczej nie, to wybacz, bo jest raczej świetnym kierowcą w realu, ale w grze, no to... Tak niezbyt. I czemu ja tu znowu wcisnąłem? Nie, tego już nie robię. Dam sobie inne zadanie. Przyklej się na krzypelkę. Dobrze, to się jeszcze nagrywa się. Dobra. Zagramy sobie jeszcze jedną rundkę, nie wiem na czym to jeszcze ten, ale... Okej, nie mogę tego pewnie kupić, ależ oczywiście, że nie, okej. Nie można, a i to jest tańsze. Tak? No. Miło. No, ta trasa troszeczkę dużo kosztuje, trochę... Nie za dużo, jak na coś takiego, bo myślę, że tak. A i chciałbym jeszcze pokazać wam rodzinę Stiga w tej grze. I myślę, że będzie zachwycenie. Witajcie. No widać je nawet tutaj. No widać ich po prostu. No świetnie, kibicuję swojemu synowi, kiedy ten... A tylko przez to, że tą książkę tak dałem, to teraz nie jestem w wygodniej pozycji. Czemu on nie daje w poślizg? Ja tego nie robię teraz. Nie, w sumie troszeczkę robię, ale no... Czemu? To jest takie specyficzne, bo ono ciężko wchodzi w poślizg. I to tak dosłownie. No ja wale, to auto jest tak i może no w sumie irytujące tak. Ile to jest przy tym aucie, bo to auto ciężko idzie serio w tym. W poślizg, więc dobra. No bez jaj. Lusterka nie działają, fajnie. Naprawdę, ale, kurde, nie no. Dobra, to ja będę się żegnał i pa! Caught in the middle of a crossfire, lost my balance.